AG itd. z nielegalnych pomiarów to tak, odcinkowy jest nielegalny, fotorapid CM jest nielegalny. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No właśnie, dzisiaj temat, który chcę poruszyć, związany jest z przekroczeniem o 50 km na godzinę i zabraniem prawa jazdy w trybie kary administracyjnej, bo teraz dotyczy to tylko i wyłącznie terenu zabudowanego i ograniczenia najczęściej do 50 km na godzinę, ale lada moment będzie też to dotyczyło terenu niezabudowanego, jak i autostrad, dróg ekspresowych. Owszem, tak, mam świadomość, nie powinniśmy łamać przepisów, powinniśmy jechać równiuteńko, jak jest 50, to 50, ale czasem też się zdarzają takie sytuacje, że policja gdzieś jedzie za nami autem z wideorejestratorem i w pewien sposób ich pomiar nie zgadza się z tym, co mamy na wideorejestratorze, jest nawet rozbieżność rzędu 20 km na godzinę, o czym często nawet Emil Rau mówi. Tak swoją drogą, szacun wielki dla Rzecznika Praw Obywatelskich, który ten temat podjął, bo w jasny sposób wyjaśnił, że jest to niezgodne z konstytucją w tym momencie, co się dzieje. A to dlaczego? Bo normalnie jak mamy mandat, to się od niego możemy odwołać. Tutaj owszem, policjant nas zatrzymuje, mierzy przekroczenie o 53 i pan policjant mówi tak, okej, zabieramy prawo jazdy w trybie kary administracyjnej, ale my mówimy, panie władzo, ja mam tutaj 72 z wideorejestratora, on mówi, ja tego nie przyjmuję jako dowodu w ogóle, bo też tak się zdarzało, nieraz w telewizji były tego typu nagrania. Co za tym idzie? My możemy powiedzieć, okej, dobrze, to my idziemy do sądu, nie zgadzamy się z tym. Policja mówi, dobrze, proszę iść do sądu, ale ja w trybie kary administracyjnej i tak muszę panu zabrać teraz prawo jazdy na 3 miesiące. Nie mamy najmniejszej ścieżki obrony. To jest notatka, która idzie później do starostwa i z automatu mamy zabrane prawo jazdy. I Rzecznik Praw Obywatelskich teraz przygląda się temu tematowi i mówi, hola wodza. Jeżeli tak to ma wyglądać, to w pierwszej kolejności organ administracyjny musi być zobligowany do tego, żeby zrobić postępowanie dowodowe. Ja wiem, że dla naszej tutaj wszechmocnej władzy będzie to trudne, bo teraz trzeba będzie przy każdym przypadku interpretować go na nowo i będzie to wymagało dużo czasu. Zróbmy, wiecie co, mam pomysł taki. Zadzwońmy do Emila. Pogadamy sobie na głośnym, o ile Emil odbierze teraz. Nie, nie jest to żadna ustawka. Nawet Emil nie wie, że do niego dzwonię. No, cześć Miszczu, nie? Cześć. Emilku, powiem Ci tak, mam Cię w tym momencie na głośno mówiącym, bo nagrywam sobie odcinek dotyczący przekroczenia o 50 km na godzinę i tego, że Rzecznik Praw Obywatelskich w ostatnim czasie zakwestionował, że jest to niekonstytucyjne, że powinno być robione postępowanie dowodowe, a nie prawko zabierane bez możliwości jakiejkolwiek obrony. Powiedz mi, jak Ty do tego się odnosisz? Znaczy, wiesz, jak ja się do tego odnoszę... Ja się do tego odnoszę w kontekście ludzi, spraw, postępowań sądowych, gdzie ludzie po roku, po dwóch, niektórzy po prawie trzech dowiadują się, że są niewinni. Dowiadują się, że policjant biegał z iskrą nielegalną i tym podobne. To jest po prostu dramat. Takie coś, znaczy to powinno być, ten system powinien mieć tak zwane dwie prędkości. Czyli wariant A. Jesteś, przekroczyłeś, podpisujesz mandat i od razu z miejsca zostawiasz kwit. Ale w momencie, kiedy ty nie podpisujesz tego mandatu, żadnego zabierania uprawnień, to jest, po to jest ten system, po to mamy w Polsce sądy, po to to wszystko zostało skonstruowane, żeby tą wątpliwość, żeby ta wątpliwość nie była rozpatrywana na drodze. W drugą stronę, co się dzieje na tej drodze? I policjant, starosta, czy tam prezydent, ten, który jest wydawcą prawa jazdy, wszyscy umywają ręce. Tak. Bo policjant tylko zgłasza, on tylko zgłasza, halo, notatkę ma, zatrzymałem faceta, A ci znowu mówią coś, my mamy związane ręce, bo mamy notatkę. A jeszcze z tego wszystkiego, jeszcze najgorsza, najbardziej brutalna rzecz jest taka, że nawet teraz, abstrahując sytuację, że jestem w Zielonej Górze, a ty jesteś w Zgierzu, albo załóżmy w Warszawie, tak, i znajduje się jakiś policjant w Polsce, który stwierdza, że my w tej chwili
przekroczyliśmy prędkość w terenie zabudowanym. Mhm. I on wysyła, nie wiem, no bo podsłuchał naszą rozmowę i stwierdził, że jedziemy. I wysyła do starosty jednego i drugiego zawiadomienie, że on ujawnił, że my żeśmy przekroczyli o 50 na godzinę. I ja i ty i tracisz prawo jazdy. Fakt faktem. Może by ktoś tego policjanta wyrzucił potem z pracy, bo przeprowadził mu postępowanie, ale nie ma żadnej mocy sprawczej, żeby po wystawieniu notatki przez niego odwołać cokolwiek, się. Ktokolwiek, żeby ktoś tą procedurę zatrzymał. Fakt faktem, mi się zdarzyło i to chyba nawet gdzieś tam w twoim programie chyba to puszczaliśmy, albo się zgubiłem. Błąd tolerancji. Nie, że w jednym przypadku starosta z Oleśnicy przeprowadził postępowanie, bo to nie jest tak, że bo RPO mówi, że oni nie przeprowadzą. Oni mogą, gdyby chcieli, to mogą. Bodajże to jest 80 albo 81 artykuł z KPK, który jasno wskazuje, że organ nawet powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. I na podstawie tego, że mimo tego, że gościu podpisał mandat, dał informację, że on ma ten mandat podpisany, ale że ta jego prędkość mieściła się w błędzie, i starosta mu oddał te prawo jazdy. Widzisz, tylko że mało komu chce się z urzędników bawić w postępowanie dowodowe, tylko z automatu notatka jest jakby wyrocznią dla ciebie. Więc wiesz, ja tutaj mówię tak bardziej prościej. O tych sytuacjach skrajnych, na zasadzie takich, gdzie mamy tą pewność, że na 100% ten wynik pomiarowy całkowicie jest niezgodny z tym, co my na przykład mamy, nie wiem... A Waldek, a w drugą stronę. Załóżmy, że ja się nauczyłem twoich danych osobowych, albo ty się nauczyłeś moich danych osobowych. Aha. Nie mamy obowiązku trzymać dokumentów. Zatrzymuje nas policjant, mówi 50+. Dobra, okej. Pan się nazywa, ty mówisz Emil Rau, podajesz dane, oni sprawdzają, widzą, że gościu ma wykute dane. Zatrzymują prawo jazdy. Ja nie jestem w stanie tego odwrócić. Tak, właśnie to jest absurd, że nie ma w ogóle furtki obrony, więc mówię tutaj, rzecznik praw obywatelskich jakby ruszył z tematem. Nie mogę pokazywać, że będę w tym, że nie było mnie w kraju, że byłem w szpitalu, zakaźnym, z którego nie można wyjść, pilnowany. Nie. To jest prewencyjne zatrzymanie. To jest po prostu coś... To jest po prostu na zasadzie takiego bubla, coś, co w ogóle nie powinno w naszej jakby przestrzeni się absolutnie pojawić, ale się pojawiło, no... Ja nie wiem, co wtedy PO-wców kierowało, jak to wprowadzali, no ale na pewno ich nie kierowało to, żeby zweryfikować, zastanowić się nad jakby konsekwencjami tego, nie? Mm-hmm. No bo inaczej, no zawsze powinieneś mieć jakąkolwiek linię obrony, nie? A tutaj patrząc czasem na te urządzenia pomiarowe, szczególnie na auta z wideorejestratorem, które pod ciebie podjeżdżają i swoją prędkość mierzą, no może być ten błąd jakiś, wiesz, większy, no... No ale słuchaj, ja oglądając, bo oglądam sobie YouTube'a i tamte, siamto, najmniejszy, najkrótszy pomiar, jaki widziałem, na przykład zrobiony przez Niemca, to było 700 metrów. Mhm. No właśnie, a u Czesi, nas... Czesi, Słowacy, Bułgarzy, minimum 1000 metrów i to na przykład Czesi i Słowacy korzystają z Polkama, tego, który był w Polsce, minimum kilometr. Zobacz. Absolutnie. Żadne 50 metrów. Znaczy może inaczej, ja bym uwierzył w te 50 metrów, uwierzyłbym, gdyby oni na przykład korzystali z aktywnego tempomatu, bo ja też kiedyś jechałem na zasadzie, że jechałem z moją Skodą, z kolegą, miałem go na aktywnym tempomacie i miałem ultralighta, tego co tam kominy nam ożywiał, miałem go w samochodzie zamontowanego, i jechałem na aktywnym tempomacie, powiem ci szczerze, tak się pięknie mój aktywny tempomat ze Skody trzymał w progu za tym samochodem, to jest po prostu, dałbym wiarę, że jeżeli byłby jakiś wyznacznik, że w tym momencie jest nagrywane na aktywnym tempomacie i pomiar byłby na 50 metrów, on byłby w moich oczach do ocalenia. Tym bardziej, ale że większość teraz nowych policyjnych radiowozów z tej grupy Speed ma auta wyposażone w aktywny tempomat, tak? No. A właśnie wydaje mi się, że wprost przeciwnie. Że nie mają opcji branej? No
Panu, ja nie widziałem tego wymogu w przetargu, a aktywny tempomat to jest dodatkowe Często, a 4000. może i często dopłata. A no widzisz. Więc, ale no mówię, no ten Poza temat. tym dla nich aktywny tempomat to też trochę byłby faux pas, bo on nie doprowadza do zdarzeń, do kolizji. A jakby chcieli kogoś z drogi zepchnąć, wiesz o co chodzi? Wiem. Mi Skoda nie pozwala komuś przy... Tak, ale to też mam w swoim aucie, że zatrzyma się zawsze, chociażby przed Weź ścianą, tym tak. Volvem, co tutaj kiedyś jeździliśmy. Weź spróbuj w kogoś przy... Nie da się, nie da się. Kierownica się spali, pojawi się taki komunikat, idioto, cokolwiek. No właśnie, Emil, więc mówię, taki krótki materiał chciałem nagrać o tym, że mówię, dobrze, tam Rzecznik Praw Obywatelskich, że w końcu się bierze za ten temat, że mówi, że jest to niekonstytucyjne, bo nie ma ścieżki do obrony dla człowieka. Jestem ciekaw, czy to zostanie w najbliższym czasie poruszone, tym bardziej, że teraz chodzi też to przekroczenie o 50 poza terenem zabudowanym, więc oczywiście mówimy o skrajnych gdzieś tam przypadkach, no ale Ale że... to jest tak samo, słuchaj, w Polsce nikt nie uznaje błędu pomiarowego. Pierwsze co, jak cię Niemiec drapnie, to on pierwsze co przez dobre 120 sekund będzie ci tłumaczył, w jaki sposób on odejmuje błąd pomiarowy. I błąd pomiarowy masz odjęty na zdjęciach z fotoradarów na przykład, z Francji, z Włoch, z Niemiec, wszyscy. W Polsce jak biegły robi opinię, za każdym razem biegły odejmuje błąd pomiarowy. Za każdym razem. A to jest bardzo dużo, bo to jest 3%, nie, 3 na godzinę do 100, 3% powyżej 100. To To są są. duże wartości. Więc te wszelkie te takie nagrania 106, 100, 106, 103, jeszcze procentowo prawie 104 dla 50 to nie jest przekroczenie. No ale kto w Polsce ukaże policjanta za to? Nie. Nie ma takiej opcji. No właśnie, Emil, tym optymistycznym akcentem porozmawialiśmy sobie o tym, co się dzieje i co może się zmienić w najbliższym czasie. Akurat stoję na małej pauzie z boku przy drodze. Mówię, zadzwonię do ciebie, akurat nagrywam, nawet nie wiedziałem, czy odbierzesz, więc dobrze było pogadać. Jeszcze do ciebie później na spokojnie zadzwonię, bo też jeszcze mam temacik. No, dzięki serdeczne, wielkie za rozwianie wszelkich wątpliwości w tym temacie. Z czego jeszcze, mam tu drugi telefon, z czego jako puenta ani Iskra, ani Rapid, Ultralight, True Speed, True Cam nie mają legalizacji, czyli nie mają zgodnego zatwierdzenia typu, czyli policja ma tylko LC4 bodajże LC4. urządzeń, No LC4 w ale i dyspozycji, ile ma ich a sztuk? G No, no. 12, No, na a całą G i Polskę. TD, a G i TD z nielegalnych pomiarów to tak, odcinkowy jest nielegalny, Fotorapid CM jest nielegalny, AD9C jest nielegalny. Pozostaje w SR520, czyli te na stałe zamontowane 12 sztuk w Warszawie i pozostaje Multiradar CD. Dziękuję. A co zresztą? To przecież G i TD też ludziom wysyła kwity do zabrania prawa jazdy. Ty, Też się mieli, nie szczepią. ty, mieliśmy optymistycznie zakończyć, a teraz żeś mnie dobił. Super, Emil, dzięki serdeczne, wielkie. Będę do ciebie jeszcze później dzwonić. No, trzymaj się. Okej. Hej, na razie. No, sami widzicie tą rozmowę, jak słyszeliście. Oczywiście mówimy gdzieś tam o tych mega skrajnych przypadkach, ale jakby nie patrzeć, no. Najpierw zalegalizujmy te wszystkie sprzęty, ja wtedy w 100% poddaję się temu. I tak samo niech będzie to, że będzie możliwość jakiejkolwiek obrony. Dajcie znać, jak to u Was wyglądało, czy mieliście w ostatnim czasie zabierane prawko na 3 miesiące, jaka była też wokół tego procedura. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!